Hej, cześć, chcę z wami przywitać w scenariuszu szóstym, misji szóstej obrońca. Będziemy tym razem bronić gildii czarodziejek przed Archibaldem, bo w poprzednim scenariuszu zdradziliśmy Archibalda i dołączyliśmy do Rolanda. Więc naszym celem jest zdobyć wszystkie wrogie zamki i nie dopuścić, by przeciwnik zajął twierdzę czarodziejek, czyli Noraston. Naszym pomocnikiem będzie jeden z lordów wysłanych nam przez Rolanda, a więc przejdźmy do misji. Okej, okay, naszym sojusznikiem jest Lord Halton. Będzie nam tutaj dosyć pomocny. Dobrze, co my tu mamy? Oczywiście statua idzie na pierwszy ogień. Tu będzie trochę krasnoludów. To tobie dajmy na razie główną armię, a później główną armię przekażemy naszemu lordowi. Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. No i oczywiście mam gildię magów już rozbudowaną. Bardzo dobrze. Pech chce, że wszystko to się rozgrywa na bagnach. No i dobra. By było na tyle w tej turze. Lecimy sobie dalej. Co my tu za księgę mamy? Nie wiem, co to jest księga jeszcze, ale... Zaraz się być może dowiemy, jak wszystko dokładnie tu zwiedzimy. Musimy się poruszać drogami, bo... No niestety, ale nie mamy zbytniej możliwości zrobić tego inaczej. A, myślałem, że to jest jakoś bardziej oddzielone od siebie. Ale dobra, no nie ma w takim razie... Nie ma tragedii. Dobra, zbudujemy sobie... krok, dzięki którym będziemy mieli inne jednostki. Czyli druidów. Mamy 20 uczników i geniuszy. Lord jest chyba rycerzem. Lord Halton. To jest to księga elementów. I co ona nam daje? Dobrze, będziemy mieli summonik o wiele lepszy. Dobra, zobaczmy sobie, tutaj mamy takie zaklęcie. Ja nawet nie pamiętam, jaki ja bonus wybrałem. Zapomniałem, jaki bonus wybrałem. Kurczę. Dobra, trudno, lecimy. Dajmy się tutaj do gazebo. Ciekawe, co nam powie. Tymczasem budujmy sobie tutaj dalej nasze jednostki. Tutaj ulepszymy sobie archery range. Będziemy mieli lepsze elfy. Żeby zrekrutować jednostki... Świetnie, na północy jest nekromanta. Żeby rekrutować jednostki tutaj, musimy to najpierw rozbudować, a nie bardzo mamy jak. No niestety. O, tutaj na pewno musimy z tego skorzystać. Mam nadzieję, że uda nam się zraszować wroga. Bo bez tego może być dosyć ciężko. Oczywiście logistykę musimy wziąć. Musimy się rozejrzeć za tartakiem, bo ja już tam tak widzę. Oczywiście ulepszmy sobie od razu ten budynek. Wiem, że lepiej jest zrobić budynki jednostek, ale my tu już zaczęliśmy prawie ze wszystkimi. A proszę, ten już nas będzie chciał atakować. Skurkowany, no. Ciekawe, co to za artefakt jest. Musimy się tylko pilnować, by przeciwnik nie zajął nam naszej lokalizacji, dlatego wykupmy sobie tutaj czarodziejkę kolejną. Niech zrekrutuje sobie i druidów, i co tu jeszcze możemy zrekrutować, nie wiem. Nie mam studni, więc zbudujmy studnię i będę wiedział. Jeszcze tylko feniksy chyba będą. Mam nadzieję, że on nam tutaj nagle nie wysiądzie. Jej, wiedza plus jeden. Co to mu daje, lordowi Haltonowi?
Zwiększa nam ataki obrony o 1, przyda się. Z naszymi geniuszami to on powinien sobie dać radę. Dobra, jeszcze nie mam tego, co nam będzie potrzebne. No i niestety jest tutaj dużo krasnoludów, które nam niestety nie pomogą. A dlaczego? Bo jesteśmy zdrajcą. Gdybyśmy od początku byli po stronie dobra, wtedy by nam pomogli. Dołączyłyby się do naszej armii. A teraz nie wiem, jak ta sytuacja będzie wyglądać. Kolejna grupa krasnoludów, które by się do nas wtedy przyłączyły. O, proszę, tu kolejna grupa. Tak specjalnie ustawione, żeby do nas dołączyć. A my nie możemy skorzystać z ich pomocy. No, jest słabo. Przynajmniej zaklęcia mamy dobre, chociaż. Potrzebujemy jeszcze, no, dosyć sporo. Proszę, przeciwnik ma już naprawdę armię rycerzy. Ojejku, no słabo to wygląda. Takimi oddziałami jak nasze, to my nie mamy nawet co atakować tych miejsc. Zostaje nam jedynie rekrutacja tych wszystkich druidów i innych. Chociaż złota mamy odrobinę. W tej miejscówce to kurczę tylko... Po prostu masakra jest. Phineas tutaj wylądował. A tu pływa Jezebel i też ma geniuszy. Świetnie. Więc jesteśmy straceni już na początkowej pozycji. Super. Coś czuję, że w tej turze stracimy tą naszą lokację. Dobra. Bijemy w strzelców. No nie wiem, czy 5 geniuszy poradzi sobie z armią zamkową. Oczywiście, nie znamy żadnych zaklęć. Teraz krasnoludy dołączają do niego. Geniusze nie są aż tacy silni. Jakby tutaj ich osłabić jeszcze? Do kogo możemy strzelić? Do szkieletów. Chociaż trochę ich ubijemy. Z krasnoludami i z rycerzami będzie problem, tylko i wyłącznie. Dobra, wyślijmy tutaj tych geniuszy. Nie chcemy ich za dużo stracić. No, z rycerzami będzie problem i to już widać. Dobra, zablokujmy ich więc trochę. Dobra, nie będzie już drugiego kontrataku. Zostało 2 rycerzy. Okej, udało się, padli. No niestety, ale stracimy tych naszych świetnych geniuszy. Gdybym był w stanie korzystać z tych krasnoludów, to byłoby o wiele prościej. Dobra, zostało mu 5 punktów życia, to i tak go zabiję, i tak go zabiję. Udało nam się wygrać, zyskaliśmy trochę artefaktów. No ale niestety Phineas zajął nasze ziemię. Tutaj jest kilku geniuszy, a my właściwie z czym tu? Z czym do ludzi? Tym bardziej, że cała ta gildia znajduje się na bagnach.
Nic nie możemy zrobić, jak tylko przejść naprzód. No proszę, on tu już ma zamek. Tego się nie spodziewałem. Niestety, ale nie mamy aż takich surowców. Budujmy sobie więc to. Tam przeciwnik pewnie coś zbuduje przez ten cały czas. Zobaczmy się, jakich on ma najlepszych bohaterów. Na razie my walczymy tylko z zielonym, nie? I z żółtym, a jest tak naprawdę jeszcze czerwony. No, my chyba jesteśmy najsłabsi w obecnej chwili. Bohaterów mamy najwięcej. Nie, nie zajmę, nie obronię się. Nie ma bata. Ma tylko 4 geniuszy, ale jakie on ma jednostki? Nie wiem, czy tutaj wieże czarodziejek. Nie, no strzelają, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Trzeba tych geniuszy wybić. Bo oni tu nas zrobił jesień średniowiecza. Pyk! I już jest spokój. Mogłem ich oślepić na początku. Kurczę, bym wczytał autosave'a teraz tej tury. Trzeba teraz wybić te ogry, które są naprawdę strasznie powolne. Dobra, odstawmy was. Ile masz mocy, moja czarodziejko? Zobaczymy, ile czasu będzie trwało to twoje piękne zaklęcie. Dobra, będzie trwało jeszcze jedną turę. Fireball, ile ty masz mocy? 24. Firebola rzucił tutaj. Ja widzę, że nie za bardzo to wyszło. W następnej turze geniusze się już ruszą. Dlatego teraz trzeba ich znowu oślepić. I teraz rozwalać wilki. Błagam, atakuj wilki. Niech te wieże atakują wilki, to wtedy wygramy. Super. Dobra, mamy jeszcze 9 punktów magii. Dobrze jest. Zostaną mu sami geniusze. Dobra, no jesteśmy już trochę na przegranej pozycji. Nie możemy stracić tego miasta. Jak je stracimy, to już jest koniec. Uciekajmy tymi krasnoludami, jak tylko możemy. Miejmy nadzieję, że geniusze padną. W następnej turze. W tej turze już padną. Tak myślę, że ten cios wystarczy, by je dobić. Okej, zostały 4 ogry. 2 krasnoludy teraz oddadzą ze swoją świetną siłą. Dobra. Dobra, myślę, że uda nam się przetrwać. Jest, przeciwnik uciekł. Uff, wojska z jednego tygodnia, ale już nie mamy żołnierzy. No a nasz przeciwnik oczywiście ma wszystko. Nasz przeciwnik ma, kurczę, jeszcze armię liszy. Bo jeszcze czerwony. Wiecie, co wam powiem? Coś czuję, że tamta sytuacja była naszą ostatnią. Tamta wygrana była naszą ostatnią, niestety.
jeszcze nie ma Lorda Haltona do zreplikowania. Poprzednia wygrana była naszą ostatnią, na to wygląda. Bo nie zanosi się, byśmy wygrali jakiekolwiek starcie z naszym przeciwnikiem. Każde kolejne. No, jest bardzo źle. Zobaczcie, nie mogę przekazać jednostki. Wracaj teraz do zamku i w nim siedź, bo nic innego nie jestem w stanie zrobić. No to ty od razu jedziesz tutaj. Jeszcze mamy duży skurkowaniec, nie wiem skąd to się wszystko bierze u niego. Te jednostki po prostu do niego dołączają i już. Okej, dobra, chociaż tyle dobrego, że uciekł. A jestem w stanie albo go zaatakować. No, jeszcze orkowie do niego dołączyli. Super. Nie, no po prostu pięknie. Jak tu pomóc gildii czarodziejek? Oczywiście, że doszło do ataku. Oczywiście. 145 szkieletów. Dwa lisze. Bohater pewnie na 10 poziomie. No, oczywiście, że na 10 poziomie. Ataku 6, obrony 7. Kurczę, no. Mirror Image. Przydałby mi się. Ile was mamy? 23. Mogę co jedynie rzucić ich tutaj na lisze. I koniec. Szkielety ich je dobiły. Jestem ciekaw, jak długo wytrzymują takie te krasnoludy. O, super. Mirror Image jest na raz. Po prostu zarąbiście. Cóż, jak widzicie, walka samotnie przeciwko tylu przeciwnikom, do tego po naszej zdradzie od Archibalda, kończy się dla nas dosyć źle. Okazuje się jednak, że Archibald miał rację, że poniesiemy karę za naszą zdradę. Został nam tylko jeden krasnolud, który raczej nie obroni się przeciwko takiemu oddziałowi. Cóż, spróbujmy. Strzelec czy nie strzelec? To też jest dosyć silny bohater. Dobra, lecimy dalej. Próbujemy się bronić, w końcu jesteśmy na tyle dzielni. Mamy jednak oślepienie. Dobra, to lecimy. Czekamy.
i niestety to koniec. Zamek czarodziejek został podbity. No i niestety. Skończyliśmy w celi. Razem z Rolandem. Taki inny mi zdrajca. Archibald jednak pokazał, że on i Lord Coralgon są w stanie pokonać wszystkich. A jego siły zostały przez nas w poprzednich odcinkach tak wzmocnione, że nie mieliśmy po prostu szans. No dobrze więc. Jak pewnie zauważyliście po tym scenariuszu, że nie ma wielkiego sensu granie kampanii Rolanda w ten sposób, zaczynając od piątej misji, bo tracimy wszystkie bonusy z poprzednich i... W ten sposób to tylko doprowadzi nas do szybkiej śmierci, szybkiego końca. Bo bez żadnych bonusów, jeśli chodzi o te krasnoludy, no i oczywiście o wojska też barbarzyńskie, to nie ma po prostu nawet co próbować tego wygrać, bo się po prostu nie da. Mamy ile? Wojska z jednego tygodnia, by pokonać ilu? Trzech graczy? Który ma cztery razy więcej wojska od nas? Do tego każdy jego bohater zaczyna na którym? Na 10 poziomie? A nasi na pierwszym? Niewiele się tutaj dało zrobić. A i tak... Kilku wrogich bohaterów udało nam się pokonać, to tak minimalnymi siłami. Nie mieliśmy nawet tyle surowców, by rozbudować zamek. Ten drugi. No nic, ja się teraz z wami pożegnam i w takim razie, skoro tak sytuacja wygląda, wrócimy chyba do kampanii Archibalda, nie? Zobaczymy, jak ona będzie dalej wyglądać.